dobry. Dziś 1 września, więc pewnie dla wielu z Was data, delikatnie rzecz ujmując, słaba, bo po wakacjach wracacie do szkoły. Dla nas jednak w kulturze to jest bardzo dobry moment, bo wracają teatry z nowymi premierami. W kinie znów będzie się sporo działo, no bo jednak wakacje to w kinie sezon ogórkowy, a więc te wszystkie kulturalne atrakcje witamy z jesienią w Kwadransie Kultury. 1 września, Justyna Dźwig, zapraszam gorąco na nasz program. Do 7 września w Galerii Schody możecie oglądać wystawę przygotowaną w ramach Warszawskiego Festiwalu Sztuki Ground Art, prezentującą pracę profesora Mieczysława Wasilewskiego. Profesor Wasilewski to absolwent i wykładowca Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi pracownię projektowania graficznego. A Festiwal Sztuki Ground Art to wspólna inicjatywa stołecznej ASP oraz okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. W ramach tego festiwalu w 30 różnych warszawskich galeriach prezentowane są świeże i ciekawe wystawy. Galerii Schody pokazuje głównie plakaty filmowe, ale również dotyczące wydarzeń kulturalnych typu ekspozycje, wystawy oraz parę polityczne. Głównie filmowe dlaczego? Ponieważ to jest materiał, który kiedyś był najbardziej ambitnym obszarem poszukiwań artystów, grafików i takie rzeczy mnie najbardziej interesowały. Przede mną bardzo odpowiedzialne zadanie, muszę powiedzieć coś na zakończenie, a więc powiem, że to już koniec Kwadransa Kultury w czwartek. Kolejne spotkanie z nami oczywiście jutro w piątek. Widzimy się o 17.15 i 18.15 w TVP Warszawa. Drugie trudne zadanie to jest wyjść z kadru. Operator każe, więc ja robię. Do zobaczenia. Do widzenia w Kwadransie Kultury.